Piątkowe wydanie Faktów miało zupełnie inne zakończenie niż zazwyczaj. Prowadzący serwis informacyjny, Grzegorz Kajdanowicz, zamiast przedstawić swojego gościa w programie Fakty po Faktach, odczytał oświadczenie redakcji oraz całej stacji TVN, które było odpowiedzią na ostatnie kontrowersyjne materiały o faktach w konkurencyjnych wiadomościach. Naszą misją i naszym zadaniem jest informowanie o istotnych sprawach bez względu na to, kto jest u władzy i jaką opcję reprezentują bohaterowie naszych materiałów. Taka jest istota prawdziwego dziennikarstwa i wolności mediów, tym słowami wieloletni prezenter Faktów, Grzegorz Kajdanowicz, rozpoczął odczytywanie oświadczenia. W dalszej części oświadczenia 48-letni dziennikarz w imieniu redakcji Faktów dodał, że dla całej stacji najważniejsze są dwie wartości: niezależność i wolność słowa. Rozumiemy, że nikt nie lubi być krytykowany, ale my nie byliśmy i nie jesteśmy po to, żeby być lubiani przez polityków czy prezesów partii. W przeciwieństwie do telewizji państwowej jesteśmy niezależni, w tym także finansowo. Naszym właścicielem jest notowana na nowojorskiej giełdzie amerykańska firma Discovery, która chroni wolność słowa jako fundamentalną wartość, powiedział Kajdanowicz. Grzegorz Kajdanowicz, który już od ponad 15 lat jest gospodarzem głównego wydania Faktów TVN, przypomniał także, jaką rolę powinni pełnić dziennikarze. Rolą dziennikarza jest uczciwa praca na rzecz widzów, a nie partii politycznej. To szczególnie ważne teraz, w tak trudnym czasie, kiedy wszyscy Polacy potrzebują rzetelnej informacji. My nie pracujemy dla polityków, tylko dla naszych widzów i to państwo codziennie oceniają naszą pracę, stwierdził 48-latek. Na koniec prezenter poinformował, że mimo serii nieprzychylnych reportaży w konkurencyjnych wiadomościach, to właśnie Fakty TVN są najchętniej oglądanym programem informacyjnym w Polsce. W czasie pandemii zaufały nam tysiące nowych widzów i za to państwu dziękujemy. Obiecujemy, że zawsze będziemy starali się pokazywać fakty takimi, jakie są, i patrzeć rządzącym na ręce, niezależnie kto będzie u władzy. Fakty odpowiadają na ataki wiadomości po tym, jak program informacyjny TVN skrytykował udział polityków obecnej władzy w obchodach 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej oraz wizytę prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego na warszawskich Powązkach, mimo zakazu zgromadzeń w związku z pandemią koronawirusa, w konkurencyjnych wiadomościach od kilku dni pojawiają się materiały skierowane przeciwko całej redakcji Faktów. Telewizja Polska zarzuca konkurencji zwiertniczej, że jest nieobiektywna i zbyt krytyczna wobec rządzących, nie widząc przy tym błędów opozycji. TVP poinformowała także o komunistycznej przeszłości kilku pracowników TVN-u. Zdaniem wiadomości dyrektor programowy stacji, Edward Miszczak, należał do PZPR, a były sekretarz programowy, Milan Subotić, miał kontakty z wywiadem wojskowym PRL. Natomiast matka wieloletniej prezenterki Faktów, Justyny Pochankę, według ustaleń dziennikarzy z Woronicza, współpracowała z księgową FOZ. Jak donoszą media, do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęły już skargi po emisji skandalicznych materiałów w wiadomościach. Kilka dni temu, przewodniczący KRRiT, Witold Kołodziejski, wystosował do władz TVP list, w którym skrytykował główny serwis informacyjny Telewizji Polskiej za kontrowersyjny materiał o Kindze Rusin. W lutym dziennikarze wiadomości w prześmiewczy sposób odczytano wpis prowadzącej Dzień Dobry TVN, który zamieściła po imprezie po gali rozdania Oscarów. Zobacz także, Ilona Łebkowska wystosowała list otwarty do Jarosława Kaczyńskiego.
okazał pan lekceważenie ludziom,